Pierwsza księga Samuela, rozdział 21. A wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? Przyjaciele rozstali się, Jonatan wrócił do ojca, a Dawid wiedział, że musi przed nim szybko uciekać. Po drodze wstąpił do kapłana Achimeleka, który był wystraszony, kiedy go zobaczył. Pewnie wydało mu się podejrzane, że Dawid, tak wysoko postawiony dowódca Saula, podróżuje sam. Pewnie też wiedział o wrogości Saula do Dawida i obawiał się, że stało się coś złego i on też przy tym może ucierpieć. A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi: król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie: niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. Toteż żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie. To nie była prawda, że Saul zlecił Dawidowi jakieś tajne zadanie. Nie było też prawdą, że dał mu żołnierzy. Także Dawid okłamał kapłana Achimeleka, ale Pismo nie przedstawia tego jako grzech. Dawid w ten sposób ratował życie. No i prawdą to jedynie było to, że potrzebował Dawid jedzenia. I odpowiedział kapłan Dawidowi: nie ma pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze wstrzymali się od kobiet? W odpowiedzi rzekł Dawid do kapłana: zapewne. Kobiety były od nas z dala i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa. O ileż czystszymi są dziś w swoich członkach. Achimelek mógł dać tylko chleby pokładne, które w normalnym porządku zjadali kapłani. I podszedł do tego zagadnienia w taki sposób, że jeżeli zwykły człowiek ma jeść te chleby, to powinien przez jakiś czas nie współżyć wcześniej z kobietą. Podobnie jak Izraelici przed nadaniem prawa mieli przez kilka dni nie współżyć z kobietami. Pewnie na tej analogii się oparł. No, Dawid zapewnił, że rzeczywiście od dłuższego czasu są już w drodze i nie współżyli z kobietami. Akurat był sam i rzeczywiście już od paru dni się ukrywał. I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże. Achimelek uwierzył w to, co Dawid mówi i dał mu te chleby. Lecz w tym dniu przebywał tam zamknięty przed Panem jeden ze sług Saulowych imieniem Doeg, Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. Był świadek, który widział, że Dawid był u Achimeleka i że Achimelek mu pomagał i był to człowiek Saula. I rzekł Dawid do Achimeleka: czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza? Nie zabrałem bowiem z sobą mojego miecza ani mojego oręża, gdyż rozkaz królewski przynaglał. I odrzekł kapłan: jest tu miecz Goliata, Filistyńczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów, zawinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid: żaden mu nie dorówna, daj mi go. Dawid zdecydował się na ucieczkę i nie wziął ze sobą nic, ani jedzenia, ani broni. Także miecz dał mu
Achimelek. Był to miecz Goliata, także Dawid miał prawo go nosić. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem. I przyszedł do Achisza, króla Gat. Dawid wielokrotnie walczył z Filistyńczykami, a teraz uciekając przyszedł do Gat, czyli do Filistyńczyków właśnie. Pewnie uznał, że to jest jedyny kierunek, w którym pogoń Saula nie będzie go ścigać. I rzekli słudzy Achisza do niego: czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów? Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gat. Chociaż Dawid nie był jeszcze królem, to u wrogów miał taką opinię. Uważali go już wtedy za króla. Być może Dawid myślał, że uda mu się ukryć u Filistyńczyków, ale oni go rozpoznali i zaczął się bać. I zachowywał się przed nimi niepoczytalnie. Udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług: oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Dawid uznał, że jedyny ratunek dla niego to udawać, że zwariował. I Achisz rzeczywiście w to uwierzył. Trudno mu było zrozumieć, jak Dawid, będąc przy zdrowych zmysłach, może znaleźć się w jego księstwie, jak może przyjść do swojego wroga. No dlatego uznał, że niewątpliwie jest to człowiek obłąkany i nakazał wypędzenie go. Uciekając przed Saulem, Dawid kłamał i udawał, a Bóg sprawiał, że te jego działania dawały dobry skutek, że ratowały mu życie. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim po wiecznym korytarze. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. Dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi w siną dal, my wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem.